Chodzi piła, nie bać się, grać, już, tempo. To jest bardzo mocny rywal. W zeszłym sezonie przegrali awans do trzeciej ligi w ostatniej kolejce, więc no nie spodziewam się niczego innego jak po prostu trudnej przeprawy KTS-u dzisiaj. Się pomyliłem z wejściami, zamiast być bocznym, to wszedłem tylko dla zawodników. Piłkarsko to już teraz tak naprawdę emerytura, sama przyjemność, nie ma spiny żadnej. Przyjeżdża się tak jakby z chłopakami pograć w piłkę, potem napić się piwka, czego chcesz więcej. Panowie, ale przyjemność z gry w piłkę przede wszystkim. Bieganie fajne, determinacja, ale przyjemność w gry w piłkę. Dostajemy, macie piłeczkę. Panowie, macie do zdjęcia. Panowie, to jest zabawa. Dobrze się bawcie na boisku, a reszta jest spokojna. Dużo mówiliśmy, teraz w czyn. Na boisku. KATER! Weszło! Strona! Nie ma nic! Trzymaj! Dawaj. Dajmy teraz! Nie, no fajnie się. Przegraj! Spokojnie, dobrze, niech sobie budują, spokojnie. Olsi! Podnosz głowę z miejsc, ciemno nawet z miejsc nie sądzę. Kurwa nogi! Spokojnie, z Mozołem nasi zawodnicy. Teraz na jeden kontakt Neumann z Pawłowskim. Neumann do Pyrzyny. Pyrzyna do Neumanna. Mikołaj Neumann! Neumann! Mikołaj Neumann! Mikołaj Neumann! Zostań, Pawłoś, zostań! Pograj, pan do pana! Powrót! Pyrzynka, dawaj, powrót! Uważaj, Olsi! Olsi, 16! I kurwa, trzymajmy to poczucie, nie? 10 minut, kurwa, oni się dają, już nie mają siły! Zapierdalamy cały czas! Tam nie ma pracy, tam może jeden, dwóch presuje, a reszta kurwa się przyszło. Podanie jest, zrobiliście w jednym jasnym, że podanie wyjście na pozycję. Tak jest, to ma sens. Podanie wyjście, oni blokują. Panowie, przyjemnie się, ale patrzę, naprawdę, brawo, nie? Panowie, bo to wygląda bardzo dobrze. Począwszy od Wieja, przez Kiela, skończywszy na Mielcyku. Bardzo dobrze to wygląda. Panowie, niech ta bramka nas jeszcze bardziej zmotywuje. Niech nas nie uśpi to, że dobrze to wyglądało, tylko jeszcze bardziej. Zaangażowanie, mamy mocną ławkę, podnoszę rękę, nie mogę, daję znać, ale chcę, żeby to tak wyglądało jak w tej połowie, tylko dołóżmy te piłki przekątne, dobra? Panowie, 5 minut dla was, ja zostałem takie, bez co oglądać. Każdy z was prezentuje się zajebistą jakość, charakter i przełóż to na drugą połowę. Rożny, wybita piłka z piątki, on będzie zaczynał, no. My jeszcze jesteśmy niezorganizowani. I tam z tyłu mamy źle połapane czasem. Kieruj. Żeby stanąć przed tą piłką, żeby on nie pierdolą, no wiesz. Na naszą połówkę i do nas z nami jechać wtedy. Niech stanie przy bramkarzu, bo i tak bramka zaczyna. I on go zagra mu piłkę tutaj, który go zabiega. Kieruj. Tak. Po prostu kręcimy to, co było w pierwszej połowie. Cieplujemy na maksa, kto się daje rady, skurcze, że po prostu już nie ma siły. Ręka w górę i kurwa, tylko że po prostu, że to co robimy na boisku 45 minut, prujemy się na maksa. Widać się drużynę, panie. Widać się drużynę. Do końca drużyny. GATY! Dajemy im te stałe fragmenty, wiemy, że kurwa mają dobrze to my. Olszewski gol! Szymon Biejak! 2-1 dla KTS-u Weszło! Ej, tak jest!
Dawaj do kamery, jak się odgrywamy. Jesteśmy lepszym zespołem dzisiaj, zdecydowanie. Dzisiaj wyglądamy tak na boisku, że na pewno wygramy. Mają pod kontrolą to, co się dzieje na boisku. Musi uważać, jeszcze mnóstwo czasu do końca tego meczu. Nie chcielibyśmy, żeby osłabił drużynę. Teraz Więdłocha, gol niestety. Gol samobójczy Igora Lewczuka. Będziesz chodził w górę, dobra? Aż drożny i tak, tak samo. Drugą strefę łapie. Głową Olszewski, dobra zagrana piłka, jest Gikiewicz. Zobaczmy gol! Łukasz Gikiewicz! Tam to zamieszanie było nieprawdopodobne! A twoje pierwsze, jakie prawda! Chodź mi, chodź! Nie ma spalonego Gikiewicz, pociągany przez Brozia! Będzie czerwona kartka dla Łukasza Brozia! Jeszcze trochę pogramy, ale będziemy mieli przewagę jednego zawodnika. Gol! Łukasz Gikiewicz znowu z linii bramkowej. My biegamy w tym meczu, jak my gramy. Dobrze, co wygląda, co? Świetnie. Posłuchałem Weronikę, dla niej w ramkach. Brawo! Brawo! Kurwa, to jest to, jest koła karnego. Brawo! Brawo, znów! Brawo! Teraz Łukasz na katryczkach tak na długi, wiesz? A byłeś sam, nie? Tak, sam! Dzięki! Dzięki! Dopiero! Czekaj na sobotę! Walcie, jedziemy! Nasz talizman. No ja muszę przyjeżdżać, to będziemy zawsze byli. Tak się cieszę, płacąc. Tak dobrze wyszliśmy w to spotkanie. Trochę trener Kobierewski zmienił system. Wydaje mi się, że to bardziej nam pasowało. Więcej graliśmy z piłką. Mamy piłkarzy, my nie mamy kopaczy, którzy lagują do przodu. Na przykład mamy takiego piłkarza jak Pawłoś. I naprawdę dzisiaj zmiana ustawienia. Fajnie to wyglądało, ale spokojnie, nie odlatujemy. Punkty do lidera nadal tracimy. W niedzielę Hutnik. Wchodzi piłkarz i odmienia grę. Łukasz, brawo. Powiem Ci generalnie, no nie jest łatwa to sprawa być rezerwowym, kiedy zawsze się gra, ale no tutaj dobro drużyny jakby jest najważniejsze i cieszę się bardzo, że w tak ważnym meczu chłopaki dali radę. Nasze zmiany na pewno z Łukaszem też przyczyniły się do tego, żeby ten końcowy sukces był, także no mamy naprawdę fajny, dobry zespół i myślę, że dzisiaj ta drużyna pokazała, że ma jakość i mam nadzieję, że to już będzie tylko lepiej. Drużyna pokazała dużo charakteru, dużo woli walki, byliśmy lepszą drużyną na boisku. Taki mecz założycielski w nowym sezonie, no zobaczymy, bo dzisiaj zagrało wszystko, mental, organizacja gry i to się przełożyło na to, że mogliśmy wykorzystać umiejętności zawodników. Przede wszystkim mam nadzieję, że to będzie nas budowało jako jeden organizm, bo jako jeden organizm możemy bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj mieliśmy naprawdę zespół, mieliśmy drużynę, no i tak naprawdę o wynik cały czas byliśmy spokojni, bo
to, co było na boisku, była ta chemia między poszczególnymi zawodnikami i to najbardziej cieszy. Stworzyliśmy lepsze sytuacje, 4 z nich udało się wykorzystać. Gratulacje oczywiście dla rywala, również dobry mecz rozegrała Mazowia. Nawet jak padła jedna czy druga bramka dla Mazowi, w sumie nie za bardzo z jakichś klarownych sytuacji, no to i tak drużyna nie pochyliła głowy, tylko tak naprawdę dalej walczyli i wywalczyli swoje. Czy jest coś, co się dzisiaj panu nie podobało? Coś, co można skrytykować, do czego się możemy się przyczepić? No właśnie nie i to mi się nie podoba. Panowie, na początek gratulacje, mega dumny jestem, dawno nie byłem tak dumny z tej drużyny. Uważam, że dzisiaj się narodziła drużyna, jak będziemy tak zawsze grali, to opierdolimy wszystkich, pod warunkiem, że tak będziemy grali. I moje wielkie podziękowania za ten mecz, zdarłem gardło. Kielu, gdzie jest Kielu? O, jesteś. Zmienialiśmy system w fazie budowy, bo przechodziliśmy na system z wahadłami. Robiliśmy przewagę w bocznych korytarzach, 2 defensywnych pomocników dołączało do stoperów i była duża jakość w budowie, bo było dużo linii podania, było dużo trójkątów w środku. I to się przełożyło na to, że zdominowaliśmy rywala w posiadaniu piłki. A my jesteśmy dobrzy, jak posiadamy piłkę. Jak walczymy, to tracimy nasze piłkarskie argumenty.